Mówili, że nie wrócę. Mówili, że poddam się. Próbowałem dwukrotnie przejść tą misję. Tą, trzynastą. Pechową liczbę, pechową misję. Byłem już nawet bliski ukończenia, ale wtedy gra, a właściwie historia Davida Jonesa zrobiła coś... Coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego. Mój świat się zawalił. David Jones nie ma już ani. David Jones ma tylko denerwującego wujka Playboya, który każe mu robić coraz głupsze rzeczy. Prowadzę go w coraz głupsze odmęty ludzkiej głupoty. David Jones nawet już nie ma tej samej twarzy, którą miał. Stał się jakąś dziwną postacią. Jakąś kreaturą. Z brązową twarzą, niczym maską. Na jakieś podstępne, jakieś takie tanie Swingers Party. I właśnie w taką podróż was zabieram. Misja przepięknie się prezentuje. Coś nowego, coś świeżego. Kontenery? Zobaczcie, to nie, zaczniemy od początku. Tam to już minęło, to Senevrati, jak mówił David, będąc w Macedonii. Nawet na wycieczce za nią. W 73. Przepraszam. Wzruszyłem się. Dobra, generalna historia taka, o, wchodzi po staremu, jak Spider-Man, przeskakuje ze swoją twarzą lepera. Po samopalaczach. Wyskakujemy. Jesteśmy na terenie terminalu promowego. Ładowują się tu największe statki. BCT, MSC, GCT, THC. Wszystkie największe linie. Maersk, Lidl. Wszystkie największe po prostu ten sieci ładunkowe. Armatorzy. Najwięksi armatorzy świata. Nawet Praktiker i Castorama. I winiary też. Jako największy armator. Tych pomidorowych. Dobra. Skupmy się na zadaniu. Tu jest jezioro. Jakie to jest jezioro? O, lodowcowe. Na pewno to nie jest renowe, to jest właściwie takie łzowe. Tak. Nie, przepraszam, to jest jezioro jajcowe. To właśnie jest typowo polodowcowe jajcowe. To nie chodzi na to kształt jajca. Jajka, jak się mówi też naukowo. Po prostu tutaj mamy po prostu tak. Tu jest morena czołowa. Tu jest żółtko polodowcowe. A tu jest kresowe. Kresowe białko. Białcze tak zwane. Nadbiałcze. No właśnie, no z geografii byłem dobry, miałem same siódemki zawsze. Ósemki też i zdałem. Zdałem klasy wszystkie potrzebne. Do zdania? Klas? Więc dobrze, David Jones, wróćmy do tematu, ale się rozgadałem. Tyle zalew emocji. Zalew tak jak ten tutaj. Dobrze, mamy przeszukać bazę informacji, bo jesteśmy w terminalu i plan jest taki generalnie, że tam Playboy znowu nam coś wymyślił. Ten wujek nas ciągle zabiera na jakieś głupie misje. Musimy ukraść ten ekranoplan, ten taki tutaj ruski. Którzy nie mają ruski, tylko mają ci Libijczycy, chyba dalej Libijczycy, w zielonych strojach są, ciągle ci sami, no nie wiem. W każdym razie Kurdowie, kurde. Amcha. I dobra, i musimy tutaj wejść. Misja jest strasznie liniowa, tutaj jest jeden płot, da się tylko tędy, trzeba wejść, później da się tylko tędy i trzeba zrobić. I plan jest taki, że później nie znajdziemy bazy danych. A dobra, pokażę wam. Generalnie misja jest taka, że alarm wychodzi i jest ciężko i wtedy zawsze jest problem. Zrobimy to po cichu, ale tak pół na pół. Najpierw tamtego, też w budce jest jeden. Fajne mają te budki, bardzo mi się podobają. Takie budki. Nagrywa się, dobrze, sprawdzimy 5 minut gadania o niczym. Ale będzie contentu. Dobrze, czołgamy się, możemy tu, właśnie zobaczymy jakie ładne kolory, zielone tutaj. Przyczepy, naczepy i odczepy. Tu jest pan w berecie. Ja mam Sokoma. On nie ma berety, on ma Ingrama. A za posiadanie Ingrama w tym kraju grozi śmierć. Nie można mieć żadnego Ingrama. Pełna prohibicja.
3, 4, wskaczemy! Nie ma nikogo. Mahadża? Mahadża, no Mahadża, no ty ziomek. Mahadża, czemu nie wyskoczył mi z tego? Mahadża, on tu jest gdzieś. Mahadżowy. Mahadża, no wychodź! No niestety, w ramię nie wystarczyło. Już słyszymy flashbangi. Już do mnie strzelają. Mapa, gdzie jest mapa, gdzie jest mapa? Położę się plackiem. Już słyszymy flashbangi, które rzucają siły specjalne w budynku, bo już się nie mogą doczekać akcji. Takich ręce świeżbią. Oni lubią połować. To są typowi milicjanci. Oni mają od nas ich z lat 70. wzięli. Najlepszych polskich chłopaków. To jest to właśnie. Zomowcy. Dobra. Trudno. Wojna domowa to wojna domowa. Jak to się mówi. Ale mi strzelają we mnie. Ojojojojojojojo. Ale jestem jak kaczka. Jak kaczka. Oni należąco strzelają. To jest nieuczciwe. Tamten żyje jeszcze? Chyba żyje. A ma mało życia? Mamy dużo życia właśnie. Jesteśmy schowani za tym owłosionym panem. Za jego ręką. Te włosy po prostu chronią nas. Niczym wilczyca chroni matko. Matkę. Znaczy matkę chroni swoje dziecko. Twoim sierścią. Znaczy nie, nie no, to w sumie bezsensu jest. Ale mała taka właśnie libijska mama, jak dziecko się urodzi i to nie jest czempion, to je właśnie bierze za kark, owłosiony kark i je przechwyca z gniazda i potem je umieszcza w takiej właśnie budce i w takim inkubatorze dorasta do 30 roku życia i wtedy jak już krzyczy Mahadża, Mahadża, wtedy mama ubrana właśnie na brązowo, tu ją widzimy, jak pingwiniątko, jak pingwinica, wtedy zabiera właśnie, zabiera swoje dzieciątko i one czekają na to. To jest właśnie to. Mam nadzieję, że nie urodziłem żadnej grupy. To był tylko taki żart. Ach. Ale udało się, to była najlepsza moja próba do tej pory. Właśnie tak trzeba podejść do tematu. Na luzie. To jest to. Po ingramie czuję się lepszy. Tu są uziki. Tu jest shotgungek. Dwie lufy. Jeden pocisk. Jak oni to robią? Nie wiem. Tną na pół. Zadzają taką kulę. Śrutu. Potem trochę drutu. Zatykają. Mahadża, Mahadża. Zaklęcie leci i jest wszystko dobrze. Idziemy do magazyn. Jest okej. Okay. Zaraz zapiszemy sobie w magazyn już. Tam jest bezpiecznie. Ja wam mówię. Tu kamery kuloodporne oczywiście. Z tego zrobione z betonu. Stop betonu z adamantium. Adamantium to jest najtwardszy surowiec na świecie. Tylko oni potrafią tutaj taki robić. To jest właśnie to. Takiego samego surowca wykonana była ta, no jak to się mówi, kaplica sykstyńska. Ale tam tylko strop, bo się zawaliło. Ale też sufit był. A sufit dobry, pomalowany. Ale podpadało chyba. No dobra, lecimy dalej. Drzwi otwierane na zewnątrz. Uderzyły mnie w czoło. Mamy siły więcej, żeby tam gdzie nie mamy. Ale drzwi mają fajny ten mechanizm. Automatyzm, zobaczcie jakie te czujniki. Wszystko bez sensorów, bez zawiasów. To jest lewitacja magnetyczna. Widzicie jaka przestrzeń jest? Jaka szczelina dzieli te drzwi od futryny? Wszystko są elektromagnesy. Neodymowe. Takie same jakie mamy rozpuszczalne. Z wodą, z witaminami. Taki magnes właśnie się bierze. Tą pastylkę, jedną się kładzie tutaj, drugą tutaj, polewa wodą. Mahadża, Mahadża i się robią drzwi. Wspaniałe rzeczy. Technologia, dobra, pokazuję wam co czynimy. Musimy udać się do punktu 2. Tam jest taki mały sklep, ten odzieżowy i żabka jeszcze na rogu. Ale teraz im zamknęli, już nie ma. No i jest jakiś taki budynek biurowy, no niestety. Wszystko sprzedają na te tereny biurowe, prawda? No bo to jest fajny industrial i wiadomo, no, ohoho. Tutaj zrobili jakiś klub nocny. Już nie ma już nawet terminalu próbowego, już nic nie używałem tego. Jest tylko ekranoplan dla bogaczy, tam są imprezy, grille. Na przykład, o, tutaj jest ten rożen do pieczenia z dzika. Tutaj kładzie się ten taki półmisek z wędlinami. No, wesela generalnie, wiadomo, nie? Tutaj kapela gra tym. Nie w wieżyczce, tylko w kabinie pilota. W kabinie. W kabinie pilota. Tam zawsze trójkąt i kółko jest przed kabiną pilota. A to nie dlatego, że męskie i damskie jest, tylko że jest z iluminacji, bo to się razem łączy.
Ale was szukałem, co? Popsułem wam głowy. Dobrze, w każdym razie musimy tutaj coś włączyć dźwig, właśnie, włączyć dźwig. Bo nie ma prądu, bo on jest ogólnie włączany stąd. Stąd jest dźwig operowany po prostu. No tak, tak jest, prawda? Na kablu takim. To jest taki kabel pod tym, w tym kanale. Taki kabel, 220 V, 230, przepraszam. I on jest taki włączony. I oni po prostu muszą włączyć to do kontaktu i wtedy włączają go. I takim pstryczkiem, pstryk, pstryk. I on wtedy, o, dzięki za prąd, ziomek. Na takim przedłużaczu wszystko idzie, nie? Takim szpulowym. No i on wtedy włączy ten dźwig, o dzięki bardzo, ziomek, fajnie. Dobrze, że masz filtr przepięciowy, bo jak burza będzie, to nie spali się gniazdko. Super. No i dobra, i tym dźwigiem musimy tutaj zrobić, teraz słuchajcie, padniecie z wrażenia. Ten taki płot siatki, który widzimy wszędzie, nie? Taki zaraz wam pokażę. To nie możemy go przeskoczyć tak jak, o, to taki płotek to jest. Nie możemy go przeskoczyć jak na początku misji przeskoczył David Jones, tylko musimy go właśnie tym dźwigiem uruchomić dźwig i to ramię dźwigu musi to zniszczyć. Poważnie mówię wam. Dopiero wtedy możemy wejść do obiektu i czwórce coś tam zrobić, żeby ukraść ten ekranoplan cały. Ekranoplan. Bo on działa na tym efekcie takim hydrodynamicznym i to właściwie on to nie leci, to właściwie jest taki bardziej to zbliżone do poduszkowca trochę, prawda? Otworzyć taka jakby poduszka i on może lecieć na niskie wysokości kilku metrów nad powierzchnią wody. To były takie wielkie plany Rosjan, zrobienia takich wielkich ekranoplanów, właśnie głównie do transportu, bo mogłyby przenosić ogromne ładunki przy niedużych stosunkowo kosztach. No jednakże fale i mogły tylko operować, ten efekt taki się utrzymuje tylko przy takich niedużych falach, więc właściwie to się mija z celem, no bo na oceanach są duże fale, a jedynie na oceanach by takie coś by się przydało, gdzieś, prawda? Oceany, morza, jakieś inne takie dzikie akweny, a nie po jeziorze. Bez przesady, no ekranoplan budować, o panie, weźmiemy na śniarwy ekranoplan, żeby tam z jednego domku na drugi, domek typu brda, tam trzeba tego, więcej do opatrzenia dorzucić. I te lep na muchy zawieźć, no dobry ekranoplan, wsiadam i jadę do domku typu brda na Mazurach. To słabe, słabe. To się nie sprawdziło i to wycofali. A tutaj mają mleko. I zawsze codziennie pan taką kankę przynosi. Dobrze, przepraszam, zagadałem się. Idziemy do punktu 2. Punkt zbiórek. Zapisujemy też. Upload mission data. IGI, HHQ, HWDP, JP. Lecimy. Poszło. Są takie właśnie młodzieżowe skróty. David Jones sam się w tym nie łapie. O co w tym wszystkim chodzi? Ale on tam wie, że HQ to HQ, nie? HQ na matata i takie tam. Pierdoły. Zielony, ładny, płas. Idziemy dalej. Już się zdyszaliśmy. Mamy G36. Nieco lepszy niż G35, ale gorszy niż G37. W każdym razie, no, Niemcy jak coś zrobią, fajnie wygląda, ale w tej grze jest cienkie, niecelne i takie, tutaj moglibyśmy się pobawić w tłumiki, ale tam tu będzie machadża. To będzie machadża, dlatego też mamy granata jednego, nie wiem. Nie wiem, czy dobry pomysł, wolałbym nie. Boję się tego machadży. Muszę podejść blisko, żeby szybko tych i od razu machadże, nie? Bo jak machadża zamachadżuje, to jest koniec. Niestety. To machadże uderza, ten od machadże ginie, no i tak to się dzieje. Jest takie też państwo, Machadżekistan. To jest... Właśnie tam oni pochodzą stamtąd wszyscy i oni chcą wrócić, jak już skończą swoje właśnie tutaj wylęganie i swój okres jakby dojrzewania, nie? To już jest tym, już zobaczcie, już 30 lat na pewno skończył, to mama weźmie, przyjdzie i go chwyci za owłosiony kark i wtedy odniesie go do gniazda, już będzie mógł wyfrunąć. No ale niestety, póki co to się nie stanie, to kiedyś tak nie było, ale to zmusili ich, niestety szkoda mi tych Machadżekistańczyków. Ciężko jest. A tam jest gdzieś snajperos, kompanieros. Ojojojojojojo, ale strzały lecą potężne. Ja nawet nie wiem, czy da się jakoś inaczej tędy przejść, a zawsze tędy tutaj, znaczy zawsze. Całe dwa razy. Tam też jest snajperos, popatrzcie. Jest snajperos, już jest, zobaczcie. Mama machatadżykańska jest już. Ze snajperką. Gotowa, by wszystkie wszy pozbyć się. Robactwa i innych tam owadów, pasożytów, które mogą zakłócić. W wylęgarnie. Aj, co ja gadam. Ciężki ten poziom po prostu. Powietrze jest piękne, dużo jodu. A jak dużo jodu,
To trzeba zastosować szyk przestawny. Jak w Gwiezdnych Wojnach. Bo jak się ma dużo jodu, to wtedy się zamienia człowiek zieloną, zieloną taką, taką moszne, taką z ściśniętą w sobie, takie zielone jajo, i masz więcej wtedy dużo mocy i midichlorianów i stajesz się mistrzem Jedi. To jest najpiękniejsze z możliwych rzeczy. Czy da się to tworzyć jakoś sensownie? Guzikiem? Kamera już mnie widzi, czy mnie nie widzi? Kamera jest bardzo wolna, ale jest kuloodporna. A ja szybko pobiegnę i kamerę oszukam? Udało mi się oszukać kamerę, ale jestem mistrzem. Jestem mistrzem. Kamera mi nie jest straszna. Kamera mi stąd widzi, nie widzi. Tu jest przeciwnik, a ja go z pistoleta. O, zobaczył mnie czy nie? Czy włączę alarm? To jest pytanie. Za 100 punktów. O, już flashbangi lecą, chyba włączyli. Sniper? Pistolet to jednak sokom to sokom. Bez sokoma to nie ma w ogóle mi podejścia. To sokoma ma to... Oj, tego się nie spodziewaliśmy. Zobaczcie, jakie to oszukane jest. No nie, no teraz, kurde, no ludzie, no, no nie, nie da się tak, no. Właśnie takie rzeczy tu w tej grze są. Cały czas, kurna, no. Ile można? Ile można, naprawdę? To jest zawsze to samo. Już mi się nie chce śmieszkować. Miałem sobie na czym stoję. Można śmiać się wiele razy, wiele godzin. Ale tak naprawdę to już jest szaleństwo. To już jest szaleństwo, ta gra mnie przyprawia po prostu. No już mnie wszystko odprawiła. Już nawet mnie nie przyprawia, już nie mam włosów. Wszystkie zjadłem. Wszystkie wypadły. Nawet te w nosie, na plecach i na podeszwach stóp hobbickich moich, które właśnie już starłem od szurania o podłogę z nerwów. Tego całego stresu. Chodzę na Rambo, nie? Koniec. Idę na Rambo. Nie będziecie we mnie dłużej pluli. Koniec z tymi litowaniem się nad machaczykatańczykami. Ty też, machacza, gin! Koniec, skończyło się babci sranie, jak to się mówi. David Jones jest zły, ja też. Tutaj ci se, chodźcie se, sami się bawcie. Sami se alarmy włączajcie i se biegajcie za mną. Tyle mi widzieliście. Idę na tamtych już. Tych w ogóle się nie boję. Albo dobra, w sumie wyczyścimy ich też. No dawajcie, no gdzie jesteście? Paniaki. Zaklinowaliście się dobrze w murach, teksturach. Dobrze wam tak, tam są rakietniczki już mają, rakietnicowcy. Chłopcy, rakietowcy. To mi się nie podoba, no. Wchodzę w to jak, o, jak masło. Nie będę się w ogóle przejmował. Bez alarmu, bez niczego. Idę jak po swoje. Tędy tutaj. Trochę tutaj, trochę tutaj. Biegnę, no nie widzicie mnie w ogóle. Mnie tu nie ma. Tego snajpera bym chciał wyczyścić znowu, jednakże. A biegnę jak po swoje. Nie ma tu nikogo. Tu tylko trzeba guzik włączyć, prawda? A jak guzik włączyć, aha, to trzeba do środka wejść jednak. No dobra. Chcę wejść do środka, to trzeba. Ale biegam jak tu siebie. Nie strzelam nawet do wszystkich. Patrzcie, tutaj są w środku pewnie. Tu jest jeden. Tu jest shotgunem w ogóle. A widzi mnie, nie widzi, nieważne. Ja wchodzę jak do siebie. Tu mi jeden widział, tu mi jeden słyszał. No i co mi zrobicie? Jestem na dachu u was, w domu. Komu? Ciuciu babka. Co, teraz śmiać się chce? No to się śmiejcie. No chodźcie tutaj do tatusia. Ojejku, tam idą panowie tamci z rakietowcy już. A ja granacikiem. Raz, dwa, trzy, dwie zdrowaśki. I bum, bum, bum. Niecelny strzał, ale jeden zginął. Zawsze jednego mniej. Dobra, strzelamy, póki w magazynku kul starczy. Do wszystkich, do po kolei. Rakietowce zabiliśmy chłopca. Czy ktoś tutaj jest w środku? Możemy tu wejść, włączyć komputery, rakiety, wszystko możemy zrobić. Z tego miejsca, z tej pozycji jesteśmy teraz panami świata. Możemy zrobić wszystko z nimi, co chcemy. Jesteśmy dominatorką tej całej akcji. I jak wejdziecie tutaj na dach, panowie? Ja teraz zapisuję i się nie popisuję już. Upload data mission. No i co? Ja chcę upload data... Ojej, co tu jest? A muszę napisać stan gry, tak? Czy co? Override, jest. Czemu mi robicie problemy? Ale biegają jak dzikie osy. Jak dzikie pszczoły. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Nawet mi to bawi. Cieszy mnie to jak nic. Raduje mnie to po prostu. No chodźcie tutaj, chodźcie do tatusia. Chodźcie. Mam was jak na tacy. Eneduera B.
No, to jest piękna sprawa, ale się raduje moja dusza. Było warto cierpieć. David Jones też po prostu poczuł swoje żądze mordu, poczuł teraz. A my teraz olejemy ich totalnie i sobie poczyścimy tam na dole, co się dzieje tam. To jest to, totalna olewka. Zero szacunku dla przeciwnika. Są po prostu dla nas nikim. Rzucałem flashbangami w środku. Co za nuby. No i gdzie ten dźwig jest? Ja się pytam, tu jest dźwig, dobra, ale jestem głupi. A tu jest pan... Ojejku, nie, zmarnowaliśmy warny pocisk w arsenale Jonesa, ale trudno. Nie potrzebujemy ich aż tyle. Wystarczą nam dwa, które posiadamy w swoim cennym arsenale. Tych zabijemy? I tego też zabijemy. Dobra, wystarczy tego dobrego. Później podniesiemy sobie snajperkę z dźwigu, który będziemy musieli tak uruchomić. I teraz podnosimy G36. I wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka, chyba już się nie boimy, co? Wchodzimy. Tu już chyba nikogo nie ma, co? Czy są jeszcze jacyś? Są jeszcze jacyś. A mi się włączyło ten. Tryb bursta. Faka, faka, faka. Faka, maka, pą. Freestyla. Waka, maka, maka, pą. Freestylo. Ale ich oszukałem. Patrzcie, jakich w ogóle... Jakich ośmieszyłem. Teraz T-bugi będą, wejdą. To już jest brak szacunku totalny dla przeciwnika. Zobaczcie, ten nawet wszedł w futrynę. Zobaczcie, jak on wygląda śmiesznie, smutno. I co, gościu? Nasze Nemezis z wąsem. Wstrętny Mario Bros. Zielonym beretem. Nieogolony. Tak się nad nim litowaliśmy, ale widzimy, że to są... No nawet są ludzie, patrzcie, to są androidy. O nie. Odkryliśmy spisek. Nawet nie musimy już dehumanizować naszego przeciwnika, żeby nie czuć się źle. To wszystko jest sztuczne. To jest barwnik. To jest koszenila. Zrobiona z tych, takich owadów, które żerują na agawie. To jest wszystko sztuczne. Są androidy. Teraz nie przejmuj się wcale. Teraz czas zniszczyć i znaleźć, kto stworzył te wszystkie roboty. I skończmy to. Skończmy to, bo czyjaś tożsamość została ukradnięta. Te roboty są wykorzystywane. I ta osoba nie może teraz wrócić do domu. Dzieci się z niej śmieją. Wraca do domu taki pan z wąsem, a one się śmieją, bo wiedzą, że takich jest tysiąc na świecie i on jest nikim. Smutny to jest teraz świat. Dystopia. Projekt IGI. Drzwi, które się nie chcą otworzyć. Czy może być coś gorszego? Kuloodporna kamera może być gorsza jedynie. Ale my idziemy. Łączyliśmy prąd na przedłużaczu i jest dobrze. Jak do siebie. Mam nadzieję, że ta wtopa nie... nas wzmocniła. To jest przemiana bohatera. Przemiana adiabatyczna. Ciśnienie z nas zeszło. Nie, to izobaryczna. Ale dobrze, nie, mniejsza ze szczegółami. Jak mówiłem, z geografii miałem same szóstki i inne oceny dobre. Czy coś tu było wartego wzmianki? Rakietnica jakaś została? Nie została się żadna. Mogliśmy wziąć rakietnicę i tak w sumie rakietą zwalnąć dalekodystansową. Ziemia, ziemia. I jeszcze raz ziemia. A my wchodzimy na dźwig. Nie mamy teraz czasu. Tam jest dwóch przeciwników. Czy oni nas widzą stąd? My ich ledwo widzimy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Angażować się w walkę. Przeciwnikiem, którego nie widać. Przeciwnikiem niewidzialnym, ale tak. David Jones nawet niewidzialnego androida potrafi wykryć. Mimo, że ma iPhone'a. O, ala hula, alarm. Wreszcie pojawił się godny przeciwnik. Stracił nam 1/3 życia. To był ktoś. To był lepszy. To był ich przywódca. Znaczy, te androidy są chyba tylko w tym poziomie, bo oni produkują w tych fabrykach. Dopiero zaczęli. Przecież po pozostałych misjach byli normalnie. I stało cieplne kreatury. Z mięsa znanego nam. Z mięsa, z którego jest zbudowany David Jones. Przecież on jest z twardszego mięsa, jest z twardszej gliny. Ulepiony. Polepiony jest jak Fish Emade. W 95 roku. Przed naszą erą. Dobra, teraz patrzcie, akcja stulecia. A jeszcze zobaczymy, czy ktoś tu się czai na tym kompleksie. Czy gdzieś tutaj, czy ktoś nie ma kompleksów i stanie ze mną w szranki. Na kopie. Bo wszyscy są kopiami, więc stają na kopie. Ale ja ich też dokopię im. Dobra, lecimy. Patrzcie, jakie piękna akcja to jest. Akcja meczu. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Niszczycielskie kontenery zrobione z betonu adamantium. Nikt takich nie robił. Ale to oni szybko to zaczęli i to się kończy. To jest zapomniana technologia. Zrobię z tej misji po prostu jak ten, z tej bazy jak Atlantydę. Zatopię ją pod ziemią. Niczym spłukiwane fekalia w toalecie. Znikną razem z rybkami złotymi
i kalesonami wpadającymi przez przypadek. Ojejku, tam tego nie chcę. Czy snajperka to dobry pomysł? Czy snajperka to dobry pomysł? Może i dobry, bezpieczniejszy. Tu są, patrzcie, już zieloni. To już są zieloni, to są ekolodzy. Praktyka ekologów, też niebezpieczna. Mają więcej życia. To jest pół elf, pół ekolog. On ma 5 plus 5 HP. Ojejku, ale się zająknąłem, to z nerwów. To jest RMBP, już nawet nie trzeba mówić, to już wszyscy wiedzą. Wszyscy skandują jego nazwisko, gdy widzą nazwę tej snajpy. Wszyscy już widzą te czarne z wody. To jest to. I taki właśnie chciał się poczuć David Jones, dlatego wysmarował sobie twarz pasą do butów. Chciał być jak Mbappé. Trochę to rasistowskie było, ale to jest gra z 2000 roku i to było jeszcze legalne. Ten żart by jeszcze przeszedł w tym roku w telewizji. Dzisiaj już nie. Ale imersja przede wszystkim. No i tyle. Lecimy. Gdzie jest moja broń? Panie szary, szaraku ty wstrętny. Gdzie jest moja broń? Tu jest moja broń. Ja chcę moją broń. Snajperkę strzelamy. Powietrze, na hejnał. No, G36, proszę mi się pokazać. Jeden magazynek. Wystarczająca ilość. Zadowalająca ilość. Musi wystarczyć. Wchodzimy do kompleksu czwartego. Zapisujemy stan gry. Musimy znowu napisać jakiś stan gry. Nie wiem, jak je nadpisuję, co ja nadpisuję. Przeszłość, czy to przyszłość, czy może teraźniejszość. Wszystko mi się miesza w jednym tyglu mentalno-oralnym. Ja zacznę gadać. Wstąpił we mnie jakiś dziwny duch szaleństwa. Nie mogę go zakończyć w żaden znany mi sposób. To już jest komputer. Tajny komputer, który tak bardzo lubimy i znamy. Czy są to przeciwnicy? Thermal, pierwsza zużyty w tej misji. Ale dobra, oni oszukują tym też. Czy jest jakaś fajna broń? Nie ma nic. Co oni mieli? Kałachy. Czy kałach jest dobrą bronią? Lepszą niż ten syf niemiecki. Więcej kałachów. Dwa. Ubieramy wszystkie. Trzy. Tylko trzy. Może być. Kolekcjonujemy wszystkie bronie jak pokemony. A gdy będą wszystkie, to ruszymy na po prostu lidera Jima. Niejakiego pana Wakabayashiego. Dobra, włączamy to. Private property. Private property, a teraz musimy się skupić. Proszę mi nie przeszkadzać. I jest koniec misji. Uff, udało się. Wreszcie, w końcu. Po tylu wielkich próbach. To już koniec misji. Dobrze, to już jest koniec misji, naprawdę. Ja się... What the hell are you doing here, English? Just couldn't keep your prying nose. O, jesteś Anglicy. Zieloni panowie. No, ale złapali nas, no ale dobrze, już misji jest koniec, prawda? To jest najważniejsze, ale mają śmieszne hełmy, jak ci. Jak chińska armia w tych wojnach, w filmach wojennych. O, czyżby to nie był koniec misji? I właśnie coś takiego mnie spotkało. Raz. Popatrzcie, co się stało, widzicie? Gra się nawet zgliczowała tym razem. Widzicie to, czy nie widzicie tego? Ja zginąłem, widzicie to? Zgliczowała się misja. Fajnie, super. Fajne zakończenie, nie? Wspaniałe, dobrze save'a zrobiliśmy. Ostatnim... O, dobra, to. Ostatnim razem... No, muszę wejść do main menu. Ostatnim razem tak nie było, co prawda przyznaję. Ostatnim razem po prostu było, normalnie się załadowało, ale ja byłem zaskoczony. Miałem życia nic, bo już myślałem, że koniec i się nie przejmowałem. I szedłem na Rambo i się nie przejmowałem. I miałem noża tylko i ten. I dźgnąłem raz typa i od razu pestka w nogę i koniec. Bo tam było ich pięciu z tyłu zostało. Nie miałem żadnych szans. Ja nie zapytałem przed tym, bo już myślałem, że koniec. Co? Dlatego dobra, nie bierzemy teraz nawet tego kałacha, już szkoda czasu. Wchodzimy i wiemy, że już będzie teraz misja. Oby się wgrał filmik. Żeby się nie zbugowało tak jak wtedy. Musimy chyba wyłączyć ten filmik. O, wyłączyliśmy, dobra. Teraz szybko akcja, zobaczcie. O Jezu, wpadłem do wody przez przypadek. Tego nie było w planie. To teraz. Tego nie chciałem zrobić. David Jones, w ogóle oszukaj w ten sposób. Czy da się uciec? Co mam zrobić? Zabić ich? Uciec? Nie chciałem wpaść do wody, to był przypadek. Nie mogę teraz wejść na nic, nie mam stałego lądu. Jestem rozbitkiem. Jak Tom Hanks. Moim jedynym przyjacielem będzie piłka od siatkówki. Tak skończy się żywot Davida Jonesa? Tu jest drabina, jedyny jego ratunek. Drabina Jakubowa.
drabina Davidowa. Dawidowa właściwie. No i teraz co ja mam zrobić? Nie mam nic. Muszę wejść po drabinie. Ja mnie zastrzelam teraz stamtąd. Zza muru. Czy mogę... Szybko, dajcie mi broń. A nie podniosłem żadnej broni, ale jestem... Bo wpadłem do wody. Czy tutaj została nasza jakaś broń? Powiedz, że zero amunicji, tak? Niepotrzebnie wtedy strzelaliśmy, zobaczcie. Ale to był błąd, ale to był błąd. Co teraz? Co musimy zrobić? Nie mam komputera. Jakie są cele misji? Complete, complete, complete. No i co complete? I teraz complete, ale co complete? Jak complete? No i właśnie, i co? Ja i co? Tu z czterech stoi, tak? Ja mam tylko noża. No tego to ja, to już w ogóle teraz jest dziwna sytuacja. Czegoś takiego to nikt nie widział, nie słyszał. No i tam, zobacz, jest pięciu przeciwników. Nie mamy nawet binokli. Zabrali nam binokle, okradli nas z wszystkiego. Udarli z godności. Nie wiem, co ją zrobić. Uciec, na, uciec czy zwalczyć z nimi na nóż? Na nóż? Dookoła ich obejdę. No co innego mi zostaje? Da się jakoś dookoła? Nie da się oczywiście, bo to jest gra liniowa jak linijka. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Powiedzcie mi, proszę, powiedzcie mi, co ja mam zrobić nożem. Muszę przebiec tutaj. Teraz kucki, żeby być cicho. I kolejnych zadźgać. Będę nożownikiem. Będę męczennikiem. Ten odcinek będzie długi, ale jest zwarty tego wszystkiego, tego cierpienia. Gdy trud się po prostu pyreureuso... O Jezus Maryjus! Musimy wejść na górę po kałachy, szybko! Po kałachy na górę! Tam są kałachy, pamiętacie? O Jezus Maryjus! Nie! To wszystko się ślizgam, jak w pięciu klatkach. Spadłem. Upadłem. Czy oni będą na mnie patrzeć, czekać? Nie, nie patrzą na mnie, nie czekają na mnie. Gdzie oni są? Mam kałaszka, teraz jest dobrze. I feel in control. To jest teraz full control. Full auto, zobaczcie teraz jakie full auto. Masza biceps. 93. Anno Domini, pamiętamy. Mecz ruchu chorzów. Z pentagramem. To było to. Wygrali wtedy 18 do 13. Wtedy grało się połówki do 40. To było to. I zabiłem teraz tego głównego bossa. I teraz mogę wejść już, tak? To był główny boss w koszulce z orłem. Trętny. O, miał tego. Mini. Ale mini. A teraz ci zrobię maxi. Wszystko wypuszczę w twoje paskudne cielsko. Zniszczę cię. Przepraszam, ale to już jest bestialstwo. To już jest... To się nadaje na bana na YouTubie. Ale... David Jones już oszalał. Totalnie oszalał. Czy ktoś się przeżył przy życiu? Nie wiem, czy ktoś przeżył, ale ja wchodzę. Uciekam stąd. Nie chcę już tu być. Ekranoplanie. Wzywam cię. Co to za misja była? Boże. Pięty. Boże, jedyny. Aniu, a ty nic nie pomogłaś mi. Już mi przeszło. Jestem innym człowiekiem. To był test, prawdziwy test Davida Jonesa. Największy test ludzkości. Piękny lot, majestatyczny. Lecimy. Piękny ocean, no nie, no to, o to było warto walczyć. Ekranoplan. Piękny lot wznoszący, 3 metry nad poziomem taflą wody. Spokojny ocean. I my płyniemy w dal. Do Normandii? No nie, no ludzie. Trzeba było gdzie indziej. Panie Jones. Co, my na BP podjechaliśmy jakieś? Co to jest, panie? Wiesz, waha kosztuje do tego? No musimy dotrzeć, koniecznie. Za duży bałagan się zrobi. Tego się już nie da nawet pojąć. Nikt tego nie pojmie. To jest za dużo dla każdego człowieka. Ja tego nie dźwigam. Przykro mi, Aniol, nie mogę ciebie słuchać, bo naprawdę, no. Podpadłaś mi. I koniec. Koniec z nami. Skończyło się. Teraz tylko służbowo i dziękuję. Ale mam fajne bronie, o Jezus. Ale super. Nowe zabawki, ale będzie fajna misja, nie? O, sztajerek! O kurcze, bele, to było warto. Teraz się robi, zaczyna się technologia, zobaczcie, już zaczyna się Star Trek. Mam jakiś laser? Kurde, no to będzie coś. To będzie coś, zobaczcie jaka misja. Normandia w przyszłości. Blade Runner. Ale fajnie. O, ale będzie misja, dobra. Robię pauzę. Zostawiam was z tym. I kontynuujemy po przerwie.
która nastąpi nie wiem ile. Muszę się pozbierać i udać do specjalisty na badania. Badania przesiewowe głowy. Bo już nic nie zostało, tam się wszystko przesiało. Elo, 500, 700, cześć, papa. Dosko.